Jestem wieloletnim instruktorem samoobrony w systemie Defendu. Także taktyki i techniki interwencji posiadam czarny pas w judo. Zostałem tutaj zaproszony do Wronę przez Młodzieżową Radę Wronki do poprowadzenia zajęć samoobrony dla młodzieży w wieku do 20 kilku lat. Zajęcia te przeprowadziłem, formułując tutaj takie trzy moduły. Pierwszy moduł opierał się na obronie przed atakami otwartą bądź zamkniętą ręką. Były to obrony przed ciosami, głównie przed ciosem sierpowym, przed ciosem prostym, a także przed hakami z dołu. Drugi moduł było to uwalnianie się schwytów, obchwytów i duszeń, bo nie każdy na ulicy atakuje tylko uderzając. Są też ludzie, którzy atakują, żeby wciągnąć gdzieś, wyciągnąć, przewrócić, zgwałcić, okraść. I to właśnie zawierał drugi moduł. Dzisiaj spotkaliśmy się tutaj na trzecim module. Trzeci moduł opiera się na obronie przed niebezpiecznymi narzędziami. Przed atakiem nożem, atakiem kijem, pałką. I tutaj właśnie dzisiaj tą młodzież będę szkolił w tym etapie. Pomocne te zajęcia są ku temu, że jak to młodzież często przebywają wieczorami w ciemnych zaułkach. Każdy może zostać napadnięty, a każdy ma prawo do obrony, no więc każdy powinien też trochę tej obrony umieć. To nie tylko WF w szkole, ale także samoobrona na ulicy. Wzięłam udział w konkursie Amica Grant z powodu ankiet, które stworzyliśmy w Młodzieżowej Radzie, której jestem przewodniczącą. Ankiety miały dotyczyć, co osoby w moim wieku chciałyby robić w wolnym czasie. Jednym z nich było zajęcie samoobrony i z tego względu postarałam się zorganizować, w czym pomogłaby firma Amica. No i właśnie dzisiaj się znaleźliśmy w ten sposób tutaj, gdzie trwają właśnie zajęcia z samoobrony. Samorządem i co najważniejsze Młodzieżową Radą Gminy. Ten pomysł wyszedł właśnie z Młodzieżowej Rady Gminy. Bardzo się cieszę, że mogliśmy połączyć pieniądze z projektu Amiki z merytorycznym zapleczem gminy, z współpracownikami i ze świetną młodzieżą z miasta gminy Wronki. Jeszcze bardziej cieszy to, że na taki kurs zapisało się aż 60 osób i myślę, że nie tylko ja, ale również